16 Rada Gminy Szczecin uchwała, co następuje. Paragraf 1. Potwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Ale wiem, że opinie wszystkich komisji były pozytywne na sporządzenie. Przepraszam Państwa bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca. Dotyczy części działki nr 157 położonej w miejscowości Tuls. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi co do tej uchwały? Nie. Jaka jest opinia Komisji Społecznej? Pozytywna. Komisji Rewizyjnej? Pozytywna. Komisji Budżetowej? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Przeczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczecina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ten sam dzierżawca, dotyczy części działki nr 157 położonej w miejscowości Tulsk. Rada Gminy Szczecina uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej części działki nr 157 o powierzchni 0,0814 hektara położonej w miejscowości Tulsk, będącej własnością gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczecina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Szczecina. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi co do treści tej uchwały? Bardzo proszę o opinię Komisję Społeczną. Nie. Komisję Rewizyjną. Pozytywna. Komisję Budżetową. Dziękuję bardzo. Przeczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczecina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecina. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczecina mogą być obciążane odpłatnymi służebnościami w celu. Punkt 1. Zapewnienia nieruchomości władnącej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Zapewnienia dostępu do budynku lub innego urządzenia, przy wznoszeniu którego przekroczono bez winy umyślnej granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność gminy Szczecina. Punkt 3. Umożliwienia przedsiębiorcy korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem urządzeń stanowiących jego własność lub które zamierza wybudować, służących do odprowadzenia lub doprowadzenia płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczecina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14/104/2015 Rady Gminy Szczecina z 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat. Czy Państwo radni mają jakieś uchwały, jakieś propozycje do zmian do tej uchwały? Bardzo proszę o opinię Komisję Społeczną. Opinię pozytywną. Dziękuję. Komisję Rewizyjną. Pozytywna. Dziękuję. I Komisję Budżetową. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Przeczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczecina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 14/104/2015 Rady Gminy Szczecina z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat. Rada Gminy Szczecina uchwala, co następuje. Uchyla się uchwałę nr
nr 14, łamane przez 104, łamane przez 2015 Rady Gminy Zlegna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania pomocnika. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów najmu boksów handlowych na targowisku gminnym Rynek w Stegnie. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi co do treści tej uchwały? Bardzo proszę o opinię Komisję Społeczną. Opinię pozytywną. Dziękuję. Komisję Rewizyjną. Pozytywna. Dziękuję. I Komisję Budżetową. Pozytywna. Dziękuję. Zatem odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów najmu boksów handlowych na targowisku gminnym Mój Rynek w Stegnie. Rada Gminy Stegna uchwala co następuje. Paragraf 1. Wójt gminy może zawierać bez zgody Rady Gminy w trybie bezprzetargowym kolejne umowy najmu na okres do 3 lat boksów handlowych na targowisku gminnym Mój Rynek w Stegnie, których przedmiotem jest ten sam boks handlowy i ten sam najemca. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej gminy Stegna z gminą miasta Krynica Morska, gminą Szczutowo w celu realizacji projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Czy Państwo radni mają jakieś zapytania lub uwagi do projektu tej uchwały? Była taka prośba ze strony pana radnego Mariusza Ogrodowskiego, żeby wyjaśnić co do tej inwestycji, tak? Więc bardzo proszę, jest pan Adam Jędruszczak, kierownik udziału, więc bardzo proszę o udzielenie informacji. Panie radny Mariusz Ogrodowski, czy pan zadać pytania? Czy dokładnie nie chodzi nam o projekt do samego partnerstwa, tylko chodzi o kwestię niewiedzy. Jak naprawdę w sposób, gdzie mają te ścieżki rowerowe przebiegać, jakie to mają być, z czego mają być wykonane, jaka jest wizja ogólnie naszej gminy, tak? Ścieżek rowerowych, bo było tyle zmian, tyle różnych pomysłów, tyle różnych decyzji już dokonanych, podejmowanych, że my naprawdę mówimy o ścieżkach rowerowych oprócz tego, że coś tam ma istnieć, nie wiemy co, jak gdzie. Ma pan rację, to tutaj w tej formie też ciężko jest to wszystko wyjaśnić, tak mam tutaj mapę, ale tak nie jest tak. Ale tak pokrótce rzecz ujmując. Cały czas ten projekt jest zmieniany i tak dalej, ma maturację, przygotowujemy się, szukamy najlepszego wariantu wykonania ścieżek rowerowych i możliwości zrealizowania późniejszego, tak? Dochodzą tu kwestie też dofinansowania i z jakiego programu to będzie wykonane, tak? Raczej gdzie będzie złożone i z jakiego źródła będzie uzyskane dofinansowanie, bo mamy świadomość, że koszt 5 milionów, bo tak jest szacowany koszt ścieżek rowerowych na mierzeń Wiślany od Mikoszewa do granicy gminy z gminą Szutowo, to nie jest do udźwignięcia samodzielnie przez gminę Stegna. Jeżeli chodzi o pomorskie trasy rowerowe, to na chwilę obecną przebieg kształtuje się następująco. W miejscowości Mikoszewo jest to przebieg głównie ulicą Długą w ciągu drogi gminnej. Tam nie wprowadzamy zmian sami na wierzchu, tak? Tam jest wyznaczenie trasy. Przechodzimy z Mikoszewa do terenów leśnych od strony ośrodka Kalitasu, tak? Górą wchodzimy do lasu i przechodzimy drogą leśną do pasu przeciwpożarowego i idziemy wzdłuż drogi wojewódzkiej.
Jeszcze raz powtarzam, na R9 to jak będziemy... To mówimy teraz o R10, tak? Bo to partnerstwo jest tutaj zawiązane na realizację R10, tak? Bo to od Mikoszewa do Krynicy Wolskiej jest trasa Oszcz R10. R10. R9 jest od Mikoszewa w stronę Strumy. To przydana trasa rowerowa, tam też to jest cały czas zmieniane i tak dalej, bo ogólnie Zarząd Dróg Powiatowych posiada projekt wzdłuż drogi powiatowej na realizację tam ścieżki rowerowej, ale jeszcze są uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim, jak finalnie będzie przebiegało. Ale wracając do R10, pasem przeciwpożarowym mówimy do miejscowości Jadra Leśniczówka. Słucham? Która z tego? Pasem pożarowym, przeciwpożarowym. To od 6 mm. To pierwszy dróg to jest? Tak, to jest pas przeciwpożarowy, bo to nie jest jako dróg leśny, nie jest przeznaczony. Ludzie korzystają z tego w tym celu. Tam jest planowane utwardzenie puszczy naturalne. Tam wielofrakcyjnym, żeby to było stabilne i trwałe. Wchodzimy do miejscowości Jadra Leśniczówka, przechodzimy tam na chodnik drogi wojewódzkiej planowany do przebudowy, do poszerzenia i zmiany nawierzchni. Z Jandara Leśniczówki z powrotem wracamy na przeciwpasów pożarowych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Przez miejscowość Jandar trasa jest wyznaczona drogą gminną ulicą Rybacką. Z Jandara też wychodzimy na pas przeciwpożarowy. Też w pasie przeciwpożarowym utwardzenie kruszywa naturalne. I do miejscowości Stegna wchodzimy na ulicę Powstańców Warszawy. Tak? To jest kwestia oznakowania. Wprowadzamy ruch po prostu do miejscowości na ogólnych zasadach. I jeżeli chodzi o połączenie z gminą Tutowo, tak, w ramach R10 planowane jest wyjście na zarądem z ulicą Morską, tak, na skrzyżowaniu ulicy Kańskiej z ulicą Morską, zarądem zejście na południową stronę ulicy Kańskiej i połączenie z gminą Sztutową. Wzdłuż drogi. I tam planujemy nawierzchnię asfaltową. Ponieważ gmina Sztutowo też w swoich planach ma jakby kontynuowanie tej nawierzchni. Jeszcze jedną doszczegół agencję. Sam przebieg trasy 10 na chwilę obecną jest zamieszczony u nas w systemie informacji przestrzennej. Można... A gminica Morska jaką będzie miała nawierzchnię? No mi powiedz, zależy jaki jest przebieg. Nie pytam się, bo można wiedzieć. Nie wiem. Mówię, cały czas jest dokumentacja techniczna, na część odcinków jest wykonana, jeżeli chodzi o gminę Morską, ale w części też, jeżeli chodzi o lasy, to zalecenie lasu to jest kruszywo naturalne, nawierzchnia naturalna. Możemy wprowadzać tam ostry betonowy, czy też osłonę. Dlaczego? Bo jest takie zalecenie lasu państwo. Problem jest z kwestiami pożarowymi, tak? A potem się będzie było rowerem. Jeżeli jest odpowiednio zagęszczone kruszywo wielofrakcyjne, to powiedzmy dość dobrze, tak? Na pewno lepiej niż po tym gruncie, który w tej chwili jest na pasie przez pożarowe. Przeciwnie plica naszego lasu oraz na przykład na Kaszuba, tak? Bo na Kaszuba są ścieżki rowerowe i ułożone są kostki drogowe i nie ma problemu z żadnym przez las. Także z graną jakąś substancją asfaltową, tego drzewa czerwoną, masą. Także takie ścieżki rowerowe są, no mapa świeci, ja na pewno nie mam też. Mapa ma rację. Ale to nie wynika z naszych uwarunkowań, tak? Takie są tutaj stawiane warunki przez Lasy Państwowe. Tak? Taka technologia, są właścicielem gruntu i oni mają jakby prawo decydować, co to się dzieje. Wiemy, że z silników to są kwestie finansowe, natomiast po prostu my rozpatrujemy to w taki sposób, że te ścieżki rowerowe, ja rozumiem, że intencja jest tak, że tutaj strony wykonawczej, czyli wójtów,
żeby te ścieżki rowerowe nie spełniały tylko roli kolejnej etapy turystycznej, ale także rozwiązały problem chociażby przemieszczania się pomiędzy miejscowościami na naszych mieszkańców. Zarówno mówię tutaj chociażby pomiędzy Mikoszewem, Jadarem, Siczówką i dalej, tak jak Pan mówił, pomiędzy kolejnymi miejscowościami a Stegny. Tak samo jeżeli chodzi o trasę Wiślaną, trasę rowerową T9, gdzie ciąg odwiecznie jest problem poruszania się mieszkańców, chociażby od Mikoszewa wzdłuż tej drogi, gdzie są po prostu naprawdę zarówno oni ryzykują własne życie, jak i są zagrożeni dla osób kierujących samochodami. Tak? I dlatego to nie jest tylko problem kwestii poruszania się koleżanka, zaczęła się rowery, ale wcześniej koleżanka radna, koleżanka Danesa, na przykład się pytała także o matki z wózkami, tak? Proszę? Czy na wózkach inwalidzkich, tak? I to jest ten problem. Ja to oczywiście zgadzam, tak? Pracujemy nad tymi ścieżkami dobre kilka lat, tak? Wariantów było wiele. Najlepszym rozwiązaniem było wykonanie tej ścieżki właśnie drogi wojewódzkie czy też rządów wojewódzkich. Ale na to nie ma zgody. Szukamy rozwiązań alternatywnych. Chcemy robić tego w oddaleniu od drogi wojewódzkiej, bo wiemy, że ścieżka ma rozwiązać problemy bezpieczeństwa drogowego. Ale musimy się dostosować do tego, jakie możliwości mamy. Tak? Drugi projekt, który jest w tej chwili też procedowany w ocenie, ścieżka rowerowa została wyznaczona pasem drogą pożarową. Tak? Ona przebiega powiedzmy śródleśnie w jeszcze większym oddaleniu. Ale takie są uwarunkowania. Projekt dotyczy ochrony bioróżnorodności. Można w ramach tego projektu wykonać trasę rowerową, ale nie może to być trasa w pobliżu drogi wojewódzkiej, bo nie będzie tego czynnika ochrony bioróżnorodności i kwestii edukacyjnych. Panie powiedzu, Pan wspomniał o słowo, że zarządów powiatowych dysponuje projektem ścieżki rowerowej, które będą na biegnie, bo ja to mi uczyłem słuchy, że jest pomysł ogólnie wałami nawet, wałem przeciwpowodziowym Wiślanym. No to będzie czysto stricte ewentualna właśnie ścieżka nie spełnia tylko kwestię rekreacji. Nie będziemy mieli uznanego problemu, odwiecznego problemu mieszkańców. Tak, to ma Pan rację. Projekt posiadania zarządu dróg powiatowego. Ścieżka jest wyznaczona wzdłuż drogi powiatowej. Koszt wykonania samej ścieżki rowerowej to jest około 7,5 miliona złotych. Jest nie decyzja powiatu i innych o możliwości wykonania tego i też dofinansowania. Tak. Przy zakładanym poziomie dofinansowania około 60%, jeżeli chodzi o te pomorskie trasy rowerowe, to przedsięwzięcia strategicznego, myślę, że byłby to duży ciężar dla powiatu. Tak. Nie chcę się wypowiadać za starostę, ale jest to duży ciężar i możliwe, że starostwo rozważa możliwość realizacji w newralgicznych odcinkach zgodnie z projektem przy drodze powiatowej, a resztę odcinków jeszcze żeby zapewnić ciągłość, zrealizować powalę, gdzie ustawa też daje mu taką możliwość. Kolejne takie pytanie. Jest to realizacja Wiślanej Trasy Rowerowej T9. Ma być podejmowana przez starostwo powiatowe. Dlaczego nie ma tutaj w tym partnerstwie już rozszerzonego starostwa? Dobrze, już wyjaśniam. To partnerstwo dotyczy tylko odcinka od Mikoszewa do Krynicy Mocy. Jeżeli chodzi o odcinki R9 i R10 w stronę Nowego Dworu, na to musi być założone odrębne partnerstwo. I takie w tej chwili jest jakby w trakcie tworzenia, tak? Ustawiania lidera i... Dziękuję. Czy macie Państwo radni jeszcze jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Dziękujemy Panu bardzo. Jaka jest opinia Komisji Społecznej? Jaka jest opinia Komisji Rewizyjnej? Pozytywna. Dziękuję. A Komisji Budżetowej? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Zatem odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna z Gminą Miasta Krynica Morska, Gminą Sztutowo w celu realizacji projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśle
określana trasa rowerowa R9. Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Stegna wyraża wolę podjęcia współpracy przez Gminę Stegna z Gminą Miasta Krynica Morska i Gminą Szczytowo z danymi dalej partnerami projektu w ramach projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie partnerów projektu. Punkt drugi. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytetowa ustna konwersja w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Paragraf drugi. Wyznacza się Gminę Miasta Krynica Morska na partnera wiodącego projektu. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki współpracy, o której mowa w paragrafie pierwszym, określi odrębna umowa. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo Uście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 43/454/10 z dnia 28 października 2010 roku. No, czy Państwo radni mają jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Nie, jeśli nie, to bardzo proszę o opinię Komisję Społeczną. Pozytywna. Dziękuję. Komisję Rewizyjną. Pozytywna. Dziękuję. Komisję Budżetową. Pozytywna. Zatem mam czytam treść. Uchwała Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo Uście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 43/454/10 z dnia 28 października 2010 roku. Rada Gminy w Stegnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo Uście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 43/454/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo Uście Wisły. Punkt drugi. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni 5,9 hektara, ograniczony od zachodu rzeką Wisłą, od północy terenami leśnymi, od wschodu terenami leśnymi oraz wałem przeciwpowodziowym, od południa terenami zabudowy wsi Mikoszewo oraz drogą wojewódzką nr 501. Punkt trzeci. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo Uście Wisły. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 44/452/2014 z dnia 18 września 2014 roku. Czy Państwo radni macie jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Jeśli nie, to bardzo proszę o opinię Komisję Społeczną. Pozytywną. Dziękuję. Komisję Rewizyjną. Pozytywna. Dziękuję bardzo. I Budżetową. Pozytywną. Bardzo dziękuję. Uchwała Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 44/452/2014 z dnia 18 września 2014 roku. Rada Gminy w Stegnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna nr 44/452/2014 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica. Punkt drugi. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar pomiędzy ulicą Wierzbową oraz ulicą Kwiatową. Punkt trzeci. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stedna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Stedna na lata 2016-2019. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi co do projektu tej uchwały? Bardzo proszę, radna pani Agnieszka Kaczewska. Tak, ja bym chciała zgłosić wniosek Komisji do Spraw Społecznych o zapis w tym gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Stegna na lata 2016-2019. Dotyczy to rozdziału 7, założenia programowe, punkt 7.2, kierunki działań i zadania. I tu w tej książeczce są dwie numeracje stron, więc jeśli chodzi o dwóch, patrzenie na górę, o stronę 82, kierunek działania, rozszerzenie zasoby i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. I ogólnie chcielibyśmy w drodze zadania ująć dwie propozycje zmian, nie zmian, dwie propozycje polegające na wprowadzeniu dwóch nowych punktów. Pierwszy punkt jest to wystąpienie do konserwatora zabytku o utworzenie i rozszerzenie istniejących stref panoramy widokowej. I drugi punkt, utworzenie parków kulturowych na terenie gminy Stegna. Chciałabym oczywiście objaśnić, dlaczego komisja wystąpiła z takim wnioskiem. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, możliwość dopisania wystąpienia do konserwatora zabytków o tworzenie i rozszerzenie istniejących stref panoramy widokowej. Ten gminny program opieki nad zabytkami został sporządzony przez firmę zewnętrzną. I w zasadzie dotyczy tylko i wyłącznie obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych. Było nawet zwrócenie na wspólnej komisji, że nie ma tutaj na przykład ujęcia pomników drzew. Tak? Więc po prostu ten program w taki właśnie sposób skupiony wyłącznie na tych zabytkach ruchomych i nieruchomych. Przedstawia w sposób, jak można chronić te zabytki, gdzie można szukać dofinansowania, jakie są administracyjne formy ochrony tych zabytków, w jaki sposób eksponować je, umieszczając na przykład tabliczki z informacjami. Ale jest tam umieszczone też w tej książce, jest umieszczona informacja na temat też jednego zabytku, bardzo unikatowego. I ta sama książka podaje, i dotyczy to układu ruralistycznego wsi Żuławki i Drewnica. W tym gminnym programie jest rzeczywiście taki zabytek. Układ ruralistyczny wsi Żuławki i Drewnica został wpisany do ewidencji zabytków w roku 1977. I ten program, w tym programie jest zapis, cytuję, że Żuławy są jedynym regionem w Polsce, gdzie formy przestrzenne wsi są zachowane od czasów średniowiecza, są doskonale czytelne we współczesnych czasach. I teraz proszę Państwa, chodzi o to, że w 1977 roku, jak było wpisywane ten układ ruralistyczny jako zabytki, utworzono taką strefę ochronną w odległości 200 metrów od układu ruralistycznego. Nikt nie przewidywał, że czasy, że tak powiem, bardzo się zmienią, a obecnie są bardzo dynamiczne. I w krajobrazie, w którym obecnie teraz w naszym Żuławskim dominuje ta depresja gminna, pola poprzecinane rowami, wsie te układy ruralistyczne wpisane w rejestr zabytków, zaczęły się tutaj pojawiać dominanty. Dominanty w postaci pierwszych telefonii komórkowych, dominanty w postaci oczywiście farm wiatrowych. I te dominanty zaczęły nam odwracać zupełnie jakby proporcje krajobrazu, proporcje widoku. Ten widok zaczął się zmieniać, a widok, że tak powiem, się nie zmienia od średniowiecza. I teraz jest takie też pytanie. Co będzie za 10 lat, za 20 lat, za 30 lat? Chcemy jakby tutaj pomyśleć ponadczasowo i doprowadzić do tego, żeby te strefy ochronne rozszerzyć, mieć możliwość
rozszerzenia. 200 metrów to jest po prostu za mało na dzisiejsze czasy. Druga propozycja, wpis utworzenie parków kulturowych na terenie gminy Stegna. Wynika też z kilku powodów. Niedawno odbyło się spotkanie włodarzy powiatu nowotworskiego w starostwie powiatowym. Na spotkaniu był gość marszałek Stuk, który w zasadzie może nie użyję sformułowania krytykował, ale dawał, jest rozczarowany, że nikt na terenie Żuław, nikt z włodarzy nie próbuje przystąpić, nie próbuje utworzyć parku kulturowego. Po pierwsze, chodzi o pieniądze. Procent dofinansowania takiej inwestycji jest najwyższy, jaki mógłby być. Gmina nigdy wcześniej, nigdy w przyszłości nie będzie miała takiego procentu dofinansowania, czyli 85% wzwyż, koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to w zasadzie jest wszystko. To są drogi, to są miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni. I przy inwestycjach, które są w gminie, ja przykładowo podaję, że przekazanie 600 tysięcy na otworzenie takiego parku powoduje, że mamy inwestycję wartą 4 miliony złotych. A efektem ubocznym, można powiedzieć bardzo dodatnim, jest powstanie produktu turystycznego. Produktu turystycznego, z którego nie tylko korzystają turyści, ale mieszkańcy korzystają przez ciągły rok. Jeśli chodzi jakby o obawy przed tworzeniem parków kulturowych, to parki kulturowe muszą przejść przez Radę Gminy. To radni mają też wpływ i mieszkańcy decydują, jak ten park kulturowy miałby wyglądać. Co więcej, w aktualizowanym nowym studium zagospodarowania przestrzeni jest informacja, że też takie parki kulturowe powinny być stworzone na terenie naszej gminy, więc zapis w gminnym programie byłby kompatybilny z tym, co jest dokumentem, który jest obecnie tworzony. I jeszcze jedna rzecz, to zapis tych dwóch punktów nie obliguje gminy. On daje możliwość, z której można skorzystać, a z której nie trzeba korzystać. Ale daje możliwość wyboru i nie zamyka, że tak powiem, drzwi, żeby to zrobić. To tyle w tej kwestii. Dziękuję. Pani Wójt? Bardzo dziękuję. Ja bym prosiła pana tu Kozłowskiego, żeby jak gdyby się odniósł do... Bo to tak naprawdę z tego całej wypowiedzi to wynika pani na to, że chodzi o to, żeby zapisać odnośnie tych parków kulturowych. Dwa punkty. W tym programie jakby obligujący dla gminy, że gmina musi to wykonać. On daje możliwość, więc w zasadzie takie dwa punkty nie powinny nikomu zaszkodzić. Nie zaszkodzą, bo jakby nie uderzają w niczyje szeroko pojęte interesy i życie. Jedyne co, to tak naprawdę mogą pomóc, bo jest to kwestia przyszłościowa i jakby trzeba patrzeć nie tylko co będzie za rok, co za dwa lata, ale co za trzy. I trzeba myśleć, co będzie dalej, jak będzie wyglądała przyszłość i jak będzie się zmieniała gmina, w której mieszkamy, krajobraz gminy, w której mieszkamy. Dobrze, to przecież z tego będą korzystać nasze dzieci, nasze bloki. Pani poruszyła, są opisane w tym programie, ale ja jeszcze poproszę pana Artura, żeby wyjaśnił. Odnośnie parków kulturowych to jest taka sytuacja z Państwa, że oczywiście prowadziliśmy rozmowy z konserwatorem zabytków i także nie tylko z konserwatorem, ale z przedstawicielami czy Politechniki Gdańskiej, właśnie, którzy jakby tutaj też chyba Państwo uczestniczyliście wcześniej z tymi spotkaniami. I jeżeli chodzi o park kulturowy, oczywiście jak najbardziej jest to forma ochrony tego całego układu rolistycznego. Ten układ rolistyczny wynika właśnie, jak pani już mi przedstawiła, jeżeli mówimy o drewnicy, że ma wpis wpisu właśnie do rejestru ochrony zabytków, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeszcze prawdopodobnie Wysokiego Państwa Jarnowskiego. I oczywiście ta strefa ochronna 200-metrowa wynika przede wszystkim właśnie przepisów, które stanowią to, że tą strefę układu realistycznego obejmuje się jeszcze właśnie tą strefą ochrony tego krajobrazu. Jak najbardziej oczywiście myślę, że można
tą strefę rozszerzyć i to jest jakby chyba nie byłoby z tym większego problemu. Aczkolwiek jeżeli chodzi o same parki kulturowe, no jest ich tak naprawdę niewiele w całej Polsce. Nie pamiętam, nie chcę przypomnieć, ale około 16 chyba czy 17, jeżeli chodzi o skalę kraju. I no nie jest to tak do końca, że one są takim dobrem dla mieszkańców, ponieważ one wprowadzają pewne ograniczenia, uwarunkowania i nie wszyscy mieszkańcy też jakby może mają świadomość tak naprawdę, co te parki oznaczają, parki kulturowe oznaczają, a niosą one oczywiście pewnie są jakieś korzyści pozytywne i pewnie są też pewne skutki negatywne tych parków, ponieważ ten park z tego względu chyba miasto Kraków tak naprawdę posiada ten park kulturowy i później nie wiem dokładnie jakie tam są, bo nie wchodziłem już w te tak naprawdę zapisy szczegółowe, kiedy są tam właśnie uwarunkowania wynikające przede wszystkim dla mieszkańców. Ale tych parków nie jest tak dużo i myślę, że może trzeba było poszukać innych form ochrony. Tak samo właśnie z tym pomysłem może iść w tym toku rozumowania, żeby stworzyć tą strefę ochronną szerszą niż bezpośrednio wchodzić w park kulturowy, gdzie tak naprawdę te miejscowości, Żuławki i Drewnica już są objęte i wpisane są do rejestru zabytków. To jest tak naprawdę ta najwyższa forma ochrony, która jest jakby ustanowiona już tą decyzją. Także czy tworzenie samego parku kulturowego uchroni tak naprawdę, bo rozumiem, że jakby założeniem jest główne to, że tak jak pani powiedziała wcześniej, chronienie tej strefy widokowej przed tymi wszystkimi obiektami, tymi dominantami, czym związane są to wiatraki i te wieże telefonii komórkowych. Bo takie jest założenie, prawda? Tego tworzenia tego parku kulturowego. I czy tak naprawdę sama miejscowość na tym skorzysta i czy ten park kulturowy, jakie on by miał obejmować granice i tak naprawdę w jakim obszarze miał być ustanowiony, to trzeba byłoby to wszystko tak naprawdę tutaj sprawdzić, czy jest to po prostu zasadne tworzenie takiego dużego parku kulturowego. Bo sama miejscowość jest wpisana do rejestru i ona jest objęta tą najwyższą formą ochrony. I czy teraz jest sens po prostu tworzyć jeszcze parku kulturowego do wykładni w tej miejscowości? Dziękujemy bardzo. Pani radna Dorota Hojna. Ja mam jedno pytanie. Czy ten program musi być dzisiaj zapisany, czy jakieś terminy nas obligują, jeżeli chodzi o ten program? Ponieważ ja myślę, że pani Kraczewska, ta propozycja jest dość ciekawa, tylko ja myślę, że szkoda, że nie była poruszona na komisji, bo słyszałam, że jeszcze później się spotykaliście. Ja myślę, że ona powinna po obrady na komisji trafić. I jakby ja jestem za, to ja bym chciała, bo tutaj znowu pan Artur Kozłowski mówi jakieś takie dodatkowe informacje. Ja bym chciała, żeby ta kwestia była rozszerzona i żebym dzisiaj na kolanie, to ja bym chciała podejmować decyzji, czy... A ważna sprawa, myślę, że proponuję, składam wniosek o wycofanie tego projektu. To, że jeszcze chcę dodać, że te zapisy, które pani proponuje, tak naprawdę one jakby... No nie wpływają na treść tego, prawda? Bo to jest, mówię, to jest jakby, to są te zapisy są jakby jednoznacznie, tak, bo je to można wprowadzić. Bo park musi być jakby odrębną uchwałą tworzony, prawda? To są jakby kierunki na to. Pani przewodnicząca, ponieważ jak te programy tak naprawdę opierały się na tym, że to od decyzji rady zależy, czy utworzony zostanie park kulturowy. Już nie chcę w tej chwili szukać do niego środków. Ale nie, na początek sprawy też było... Moje pytanie wynika, to tak naprawdę jest to czysta, taka techniczna sprawa. Tak jak pani przewodnicząca ma to zapisane, utworzenie parków kulturowych na terenie gminy Stegna, panoramy widokowej, tak? Żeby tak to zapisać. Ja bym chciała podać po prostu ten wniosek Więc ja bym się chciała zapytać przede wszystkim panie mecenasie, czy byłyby jakieś wskazania, żebyśmy to dopisali do tego punktu, co wnioskuje pani radna Kleczewska? Czy są jakieś, bo to nie jest taki zapis, który tak naprawdę, czy cokolwiek tam spada jakieś możliwości, które tak jak w obecnych materiałach są określone, tak? Ja tylko chciałem dodać, że ten program przed jego uchwaleniem był opiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ja już z tego względu, że tak zgadzam się z panią, że to są takie rzeczy, które mogą, ale nie muszą, ale już tutaj w formacie można nam zarzucić, że zaopiniowany jest program, zmiany do programu, ale mamy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znaczy, ja po pierwsze.
On jest opiniowany pod względem formalnym, czy nie jest po prostu sprzeczny. Czy jest zaopiniowany? Nie jest sprzeczny z wojewódzkim programem ochrony środowiska, ochrony konserwacji zabytków, bo uważam, że skoro rada, wójt i ten, co my chcemy, to my tu przedstawiamy, on według mnie konserwator wypowiadał się na zasadzie, że nie ma sprzeczności. Tak? Natomiast rozszerzenie dotyczy to, co koleżanka tutaj przedstawia, nie blokuje, nie musimy wrócić ponownie uwzględnia z konserwatorem. Tym bardziej, że też jest umowa o ustawach o parku kulturowym i o... Znaczy powiem Państwu szczerze, to nie musi być tego robić. Po prostu te poprawki nie muszą być wprowadzone, jeżeli znaczy ja rada będzie chciała podjąć, przepraszam, jeżeli rada będzie chciała podjąć decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury utworzenia parku, będzie to niezależnie, czy jest to w tym programie, czy nie. Tak, ale ja po prostu wnoszę opis. Tylko to są puste zapisy, które są na dzień dzisiejszy. Czy może radny, ktoś może prosić o głos? Chwileczkę. Bardzo proszę, jeszcze mam pytanie do pana Artura Kozłowskiego, czy jeżeli rada zdecyduje się wnieść te zapisy, które proponuje pani radna Kleszewska, czy ten projekt będzie musiał być jeszcze raz ponownie wrócić tego obserwatora do uzgodnień? Nie, wstępnie rozmawialiśmy tutaj z autorami programu i z konserwatorem, że to jest tak naprawdę zadania, które gmina sobie stawia, tak? Więc tutaj to będzie, jeżeli rada ten projekt, taką uwagę zgłosi. Jeżeli to nie jest to istotne odstępstwo od tego uzgodnienia, o którym przed parę lat było sprawdzane względem wszystkich zapisów, przede wszystkim program jest opiniowany przez konserwatora pod względem zgodności wszystkich... Ale posłuchajmy, proszę Państwa. Pod względem ewidencji plus właśnie zabytków ekologicznych i ochrony tych zabytków, a to są takie zadania, które sobie tutaj już stawiamy w tym właśnie punkcie. Ja zadaję to pytanie, ponieważ nie uczestniczyłam w spotkaniu, kiedy komisja społeczna wnosiła taką propozycję. Stąd też moje pytanie, bo tak jak pani radna Dorota Kojna zaznaczyła, na wspólnym posiedzeniu nikt nie mówił o tym, więc jest to nowa rzecz. Jeszcze ponieważ jest to ważna rzecz też dla mieszkańców, to tu pan zgłaszał też chęć wypowiedzenia się, więc bardzo proszę. Tak. Jan Szwedowski, Stowarzyszenie Żuławki i Książęcy Żuławy. Te zarządzenie z 1977 roku wprowadzone przez wojewodę lubląskiego obejmowało największy na Żuławach i największy na terenie województwa pomorskiego zespół obiektów. Jest to prawie 200 obiektów wpisanych w to zarządzenie. Oprócz tego jest dookoła nich strefa, ustalona strefa 200-metrowa, no bo rzeczywiście w 1977 roku to była strefa bezpieczna, w tej strefie nie powinno być jakichś rzeczy rozpraszającej, że tak powiem. I oprócz tego jest zapis mówiący o tym, że ochronie podlegają panoramy widokowe, rowy śródpolne i drogi śródpolne. To wszystko razem w tej chwili jest jeszcze nieźle zachowane, ale zgodnie z tym, co zapisaliśmy w naszym programie, na stronie 11, gdzie autorzy odwołują się do ustawy Prawo ochrony środowiska, piszą w ten sposób. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego przepis ten jest istotny w kontekście budowy wież telefonii komórkowej oraz stosunkowo nowej inicjatywy, jaką jest budowa farm wiatrowych, i ich oddziaływanie na krajobraz kulturowy, a więc przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Jeżeli chodzi o studium, które w tej chwili jest ważne, studium uwarunkowań, tam nie mamy mowy o tej sferze ochrony krajobrazowej, natomiast kilkakrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie, mówi się o parku kulturowym, o celowości założenia parku kulturowego dla rejonu Żuławki Drewnica, włączając to albo alternatywnie Gdańską Głowę, albo Niedźwiedziówkę z tymi stanowiskami archeologicznymi, które tam są. Są to jedne z najważniejszych na Żuławach stanowisk archeologicznych. Wydaje mi się, że jesteśmy też po rozmowach
u Wojewódzkiego Konserwatora, Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Jest przychylny tej decyzji i tutaj zapis mówiący o tym, że wystąpimy, daje absolutną, nie zobowiązuje do niczego, do napisania pisma. Jest tylko kwestia, jak ustalimy sobie, na ile ta strefa bezpieczna powinna być szeroka. My mamy przygotowane takie pismo, ale uważałem, że powinniśmy je wysłać dopiero wtedy, kiedy będzie stanowisko Rady Gminy i Gminy jako takiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie chciałabym zabrać o tej sprawie. Państwa, ja myślę, że to jest jakby połączone wiele rzeczy, które Państwo próbowali przedstawić. To jest zarówno studium uwarunkowania, jak i plan zagospodarowania, a my się odnosimy do innego programu ochrony zabytków, tak? A strefy, które możemy wprowadzić, strefy, które jakby ochrony, to możemy to wprowadzić w planie, tak? Że odwiedzić będzie, plan robiony będzie na Żuławki, czy podejmiemy kolejne uchwały zwiększające zakres opracowania w innej skali, tak jak mówiliśmy, możemy określić te zasady ochrony, tak? Wiadomo, że Drewnica, Żuławki, Przemysław są wpisane w rejestr zabytków i wszystkie działania, które tam się dzieją, cokolwiek się dzieje, są objęte się tą ochroną. No nic nie jesteśmy w stanie zdobyć, każde działanie musimy uzgadniać, tak? Tworzenie partii kulturowych, ten gminny program dopuszcza to i my będziemy mogli robić to oddzielną uchwałą, tak? Której utworzymy, bo wiadomo, że tworzenie parków kulturowych kieruje się innymi zasadami, czyli będziemy musieli utworzyć jakiś twór, który będzie się tym zajmował, będziemy musieli wyasygnować jakieś środki finansowe, kto będzie to prowadził. Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na utworzenie parków kulturowych, stąd to, co powiedział tu pan Kozłowski, ich jest bardzo mało w kraju, ale ja wiem, my w tej chwili mówimy o innym programie ochrony zabytków, tak? Nie mówimy o rozszerzaniu całych terenów o tę panoramę tu, o której tu Państwo wspomnieli. Myślę, że to jest etap, o którym powinniśmy walczyć w programie, przy planie zagospodarowania przestrzennego. Czy ja się mijam z prawdą, panie mecenasie? Ja myślę, że profesor jedna daleko jest idąca, bo naprawdę chodzi o dwie, bo to są dwie formy ochrony. Czy je przyjmiemy, czy nie? To jest jakby rzecz inna, w naszej kolejności, w naszym etapie. Chodzi na chwilę obecną o zwykły wpis i to jako program ochrony. A to, czy ten park kulturowy powstanie, czy te strefy będą rozszerzone, to i tak będzie, to w ogóle, to jest sprawa totalnie przyszłościowa. Totalnie. My tego w ogóle teraz nie ruszamy. I proszę, dziękuję bardzo. Ja poddam oczywiście to pod głosowanie, poddam tylko wniosek pod głosowanie, tylko chciałabym go uściślić. Dlatego, że to, co mam tutaj w tym załączniku, jakby już poprawionym, zaproponowanym, jeden z punktów brzmi tak. Wystąpienie do Pomorskiego Konserwatora, Wojewódzkiego Konserwatora, przepraszam, Zabytków, o utworzenie i rozszerzenie istniejących stref ochrony krajobrazowej, a pani powiedziała panoramy widokowe. Czytałam swój wniosek, tak. Więc ja sobie to trzeba uściślić, czy rozszerzenie istniejących stref ochrony krajobrazowej, bo to jest inny zapis po prostu. Bo tu są dwa, utworzenie parków kulturowych na terenie gminy Stegna, to jest drugi. Zaproponowała pani dwa zapisy, tak? Jeden, który tutaj mamy w tym załączniku, który nam podano, czyli wystąpienie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o utworzenie i rozszerzenie istniejących stref ochrony krajobrazowej, tak mamy zapisane. A pani proponuje o ochrony panoramy krajobrazowej. Ochrony krajobrazowej, tak? Tak. Tak jak jest tutaj. Tak. Kto? Panie Macie, jeżeli razem się podejrzuje taki zatek, to myślę, że będzie przystąpić do konserwatora, żeby wszystko zrobili. Proszę Państwa, ogłaszam 5 minut przerwy.